Przychodzi, spotyka się z panią Damaską i panią Damaską. Mówi: panie Panu, czy może mi pan obiecać nam, czy może pan obiecać, że wprowadzicie w życie nasz projekt ustawy, który daje rodzicom wybór między 6, ale wybór, czy dziecko ma być do szkoły w wieku 6 czy 7 lat. Mówię: zgodnie z prawem, nie jestem pani w stanie tego obiecać. Jestem pani w stanie obiecać, że będę patrzył na tego 6-latka jak na swoje własne dziecko. To pani mogę obiecać. Natomiast cały problem, my wchodzimy z naszym przez różne szczegóły. Problemy są globalne. Problemy są bardziej złożone. Nie jest problemem tylko za 6-latek w szkole, tylko problemem jest cały system edukacji i takie państwa na naszych dzieci, że my nie jesteśmy dokładnie wyprawy się dzieci. To jest problem. My na tym musimy uzyskać podmiotowość jako obywatele. Bez JOW tego nie będzie. Strategicznym partnerem jest ruch obywatelski JOW. Także Patryk, jak to referendum nie wyjdzie, to będzie pierwszy. Szanowni Państwo, dziś startujemy z kampanią referendalną oficjalnie. Dziś zarejestrowało się na stronie ruchyjow.pl ponad 35 tysięcy osób. Razem z Wami robimy ten zjazd. To z Waszych darowi sfinansowaliśmy ten zjazd. Zbraliśmy do Was już ponad 500 000 materiałów w ulotę. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za zaangażowanie. Zawiązało się kilkaset komitetów referendalnych. My dzisiaj jako ruchyjow koncentrujemy się na kampanii referendalnej, o którą ruchyjow walczył ponad 20 lat. I warto tutaj przypomnieć świętej pamięci profesora Jerzego Przystawę, któremu przed śmiercią obiecałem, że wybuduje pomnik w postaci zmiany ordynacji wyborczej. I zamieszam tej poszerzenia do przodu. Szanowni Państwo, dziękuję za ordynację wyborczą. Zaraz proszę o obejrzenie krótkiego filmu.